Kreatywnym można być w każdym wieku, niezależnie od zainteresowań i umiejętności. Tych nie brakuje ostrowieckim seniorom, którzy chętnie uczą się nowych rzeczy. Taką możliwość zaoferowało im Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizując projekt z zakresu poszerzania wiedzy o kulturze i sztuce za pośrednictwem warsztatów rękodzielniczych. Był podzielony na kilka działań, między innymi od miesiąca września prowadzone były zajęcia rękodzielnicze pod wodzą instruktora z zakresu rękodzieła artystycznego. Drugim z etapów to właśnie były jednodniowe warsztaty malarskie, których efekt widzimy na naszych ścianach. Prowadzone również pod wodzą instruktora malarstwa. I ostatnim z etapów, podsumowującym, będzie wystawa prac malarskich. W środę 15 grudnia prace malarskie wykonane przez seniorów będzie można oglądać podczas wernisażu w Galerii Fotografii Ostrowieckiego Browaru Kultury od godziny 18. Zobaczyć będzie można ponad 20 różnorodnych prac wykonanych przez osoby z klubów seniora Młodzi Duchem i Osiedlowego Domu Społecznego Malwa. Właśnie aktywizacja manualna, tak? Aktywizacja poprzez twórcze myślenie, kreatywność, pobudzenie zmysłów, to jest coś, co seniorzy bardzo lubią. Od lat, tak jak wspomniałam, współpracujemy, od lat tworzymy, czy to bądź na zasadzie bez środków finansowych, ale chociażby zwykłych spotkań. Tak? Ludzie pragną tego, ludzie chcą wyjść z domu, chcą się spotykać, chcą tworzyć, no i cieszyć się później tym właśnie produktem gotowym w swoich mieszkaniach. Na pracach zostały uwiecznione miejsca dobrze znane seniorom, charakterystyczne obiekty, jakie możemy spotkać podczas spacerów po Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomimo, że wernisaż będzie podsumowaniem projektu, wzbogacanie oferty z zakresu kultury i sztuki poprzez warsztaty rękodzieła artystycznego dla osób 60+, to aktywizacja dla innych grup społecznych tu się nie kończy. Stowarzyszenie oprócz takich działań artystycznych prowadzonych przez wiele, wiele lat i od wielu, wielu lat realizuje również projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Obecnie mamy taki duży projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, Czasodzielnia, który pozwolił nam otwarcie dwóch świetlic środowiskowych, dwóch placówek wsparcia dziennego na terenie jednej z gmin, gminie Ćmielów, w szkole podstawowej w Ćmielowie i w Brzustowej. Tam po 30 dzieci tak korzysta z zajęć dodatkowych, ma przedłużony czas pobytu w szkole, no i mogą się aktywizować, mogą spędzać miło ze sobą czas, mogą odrabiać lekcje, mogą pod wodzą innych nauczycieli rozwijać swoje pasje czy zainteresowania. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 2002 roku, realizując projekty związane z integrowaniem społeczności lokalnej.